Witam Państwa. W dniu dzisiejszym odbyła się 10. sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Była to sesja nadzwyczajna w związku z rezolucją, jaka wpłynęła do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Krzysztofa Kuchty i dotyczyła przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego dotyczącego protestujących pracowników oświaty. W związku z zaistniałą sytuacją również podjęliśmy taką decyzję na wniosek radnego przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pana Marcina Rybaka, który zgłosił wniosek formalny i przedstawił zmiany, poprawki, które do rezolucji zaproponował i przedstawił radnym. Po dyskusji, która miała miejsce podczas obrad, został przegłosowany projekt poprawki pana Marcina Rybaka i w brzmieniu następującym. Na podstawie artykułu, tutaj następuje podstawa prawna, radni Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wyrażają zrozumienie dla postulatów pracowników oświaty. Nauczyciel to ważny i prestiżowy zawód, u podstaw którego leży dobro naszych dzieci. To od nauczycieli zależy jakość nauczania i to, jak młodzi ludzie zostaną przygotowani do dorosłego życia. Mamy głęboką nadzieję, że porozumienie zostanie osiągnięte. Jednocześnie apelujemy do nauczycieli, żeby w swoich planach strajkowych nie zapomnieli o tym, co leży u podstaw zawodu i uwzględnili pomoc uczniom przy egzaminach. To jeden z najważniejszych momentów w ich dotychczasowym życiu, który zaważy na całej przyszłości, oraz nie wprowadzanie chaosu informacyjnego wśród rodziców, którzy są mocno zdezorientowani zaistniałą sytuacją. Prosimy zatem rodziców, dzieci i nauczycieli o zrozumienie i odpowiedzialność. Rezolucja, która została podjęta uchwałą w stosunku głosów na 19 radnych, 12 było za, 7 nie wyraziło zgody, zgłosiło swój przeciw.